dzień cześć. Dobry, witajcie. Jak widzicie, znów jesteśmy w trasie i pewnie zastanawiacie się, gdzie tym razem was zabierzemy. A co najciekawsze, my też się zastanawiamy, bo sami jeszcze nie wiemy tak do końca. Kierunek mamy. Tak. Ale to, czy tam trafimy, czy dotrzemy, jest jeszcze tajemnicą. Dowiemy się tego za parę godzin. Znaczy, to jest po prostu pod znakiem zapytania, czy nas puszczą. Jedziemy do Grecji, ponieważ Grecja otworzyła granice dla różnych grup osób. Bez testu można wjechać i bez kwarantanny, która do tej pory obowiązywała wszystkich przyjezdnych. I tym sposobem wyprzedziła nawet deklarowane przez siebie terminy, bo już od dawna było ogłoszone, że od 15 maja Grecja ma zamiar wprowadzić te nowe zasady dotyczące wjazdu, no ale wyprzedziła wprowadzenie w życie tych rozporządzeń prawie o miesiąc, bo już 19 kwietnia odpadła ta kwarantanna. I na jakich warunkach wjeżdża się do Grecji? Można wjechać, jeżeli jest się ozdrowieńcem, jeżeli się ma zrobiony test na antyciała, jeżeli jest się zaszczepionym podwójną dawką i minęło 14 dni, no nie? Mhm. Dzieci do 10 roku życia są zwolnione z testu, chociaż deklarowano, że będzie do 18 roku zwolnienie, więc to jest właśnie jedna z rzeczy, których nie wiemy, czy przejdą nasze papiery, ponieważ mamy potwierdzenie szczepienia. Mamy również taki wypełniony formularz na stronie, której adres zaraz wam podamy, rządowej stronie greckiej tutaj macie. Trzeba to wypełnić przed wjazdem, przed planowaną datą wjazdu do Grecji. No już, i tam... Tak, już samo wypełnienie tego formularza będzie przygodą, jest to kupa śmiechu albo nerwów, zależy od waszego charakteru. Zajęło nam to trochę czasu, na przykład wpisując swoje drugie imię wyskoczy wam lista krajów, z których możecie być. Więc nazywam się Marcin Poland i tak dalej, po prostu ten system trochę nie działa. I mamy nadzieję, że na granicy będzie to działało podobnie, że spojrzą na to i powiedz, dawaj, baw się dobrze, nie? Niech będzie, też podobno trzeba było podawać adres, gdzie się zatrzymamy. A my nie zrobiliśmy jeszcze żadnej rezerwacji, bo nie wiemy, czy nas wpuszczą i trochę nie chcemy pieniędzy stracić, więc zobaczymy. Jak będą chcieli, no to najwyżej na granicy jeszcze klikniemy tam rezerwację. Więc wszystko się okaże w praniu, no ale mamy też plan awaryjny, jakby to nie wypaliło. Po drodze można odbić na przykład do Macedonii, do Albanii, tak, albo w lewo i pojedziemy w Rodopy. Czyli bułgarskie, wyjątkowe góry. Bo też trochę zależy od pogody. Jest taka nie za fajna pogoda teraz i u nas, i w Macedonii też, więc nie chcemy się pchać w deszcz, bo co tam będziemy zwiedzać. W Grecji jest ładnie. Ale no, Macedonia i Albania puszczają, jest na zielono. W sumie to planowaliśmy być w Turcji, bo oczywiście dalej mamy tam niepozałatwione sprawy. Ale niestety, wbrew opiniom, które krążyły po internecie, 15 kwietnia nie zdjęto wymagania dotyczącego testu. No niestety. A trochę się napaliliśmy. No. No ale. Gdzieś tego kebaba wiemy. Tak. Albo w Albanii, albo w Grecji. Także zapraszamy z nami. Gdziekolwiek pojedziemy. Dzięki temu, że Sofia ma tak dobre połączenie z Grecją, to mieszkańcy stolicy wolą jechać nad morze, na przykład na Chalkidiki. Praktycznie w podobnym czasie znajdą się tam, nawet jeśli są kolejki na granicy, niż w Warnie przykładowo, do której droga póki co jest kiepska. No mają jeszcze Burgas do wyboru i to co w okolicy, no ale jednak to zawsze jakaś egzotyka. W Grecji pogoda zawsze jest murowana, plaże są przepiękne. No i te ceny nie są aż tak kosmiczne. W ogóle Chalkidiki jest nastawione na turystę z Bułgarii. Jak tam bywaliśmy, to zwykle co drugi samochód gdzieś zaparkowany to był właśnie z Sofii. Wielu gospodarzy poprzyczepiało na swoich domkach reklamy po bułgarsku i po serbsku, ale jednak Bułgar to jest tam gościem numer jeden.
jak szperaliście trochę po naszym kanale, to widzieliście, że mamy kilka filmów z Grecji, bo udawało nam się zwykle przynajmniej raz w roku wyjechać, zwłaszcza w tą najbliższą część, na Chalkidiki albo na Tasos. I teraz tak tęskniliśmy już za tą Grecją, dlatego mamy nadzieję, że uda się zrealizować tą podróż dzisiaj. Widzicie, drogę do Grecji mamy niezłą. Jakiś czas temu oddano do użytku nowy fragment tej autostrady. Wcale nie jest łatwo robić taką autostradę, bo co wbiją łopatę koparki, to wyciągają jakieś pozostałości po trakach lub innych dawnych ludach. I nie wypada ich tak bezceremonialnie zakopać i zalać asfaltem, nie podając tego do wiadomości. No i to już jest odcinek, który nie jest autostradą, ale po drodze mijaliśmy jakiś zaczęty fragment tunelu oraz wiaduktu, także w przyszłości będzie do samej granicy. Natomiast no jakieś tam, ile kilometrów przed granicą jesteśmy? 70 kilometrów od granicy już się kończy autostrada. Ale dalej to nie jest zła droga, to po czym jedziemy. Autostrada z pewnością pomoże w zmniejszeniu liczby ofiar drogowych, bo jak widzicie, tutaj jeżdżą też tiry, to jest cały ten transport międzynarodowy. O, Polska, Warszawa. Pozdrawiamy. Zostało nam jakieś 15 km do granicy. No i zaraz będzie chwila prawdy. No nie wiem, obstawiasz, Eunika, że jedziemy czy nie? Obstawiam, że tak, ponieważ ten system tak fatalnie działał, że jest nieprawdopodobieństwem, żeby na podstawie tego, co tam wpisywaliśmy, nas mieli kontrolować. Nawet nie prosili o wiek dziecka, więc może przejdzie. Patrycjo, ile masz lat? A ile mam mieć? No właśnie, dobre pytanie, dobre pytanie. Ma 11, a do 10 wpuszczają, więc taki ryzyk fizyka. Ruch w kierunku granicy, jak widzicie, mizerny. Tak, głównie jakieś dostawcze samochody. Tak. I okoliczna ludność, jak patrzę po rejestracjach pomiędzy tymi małymi wsiami, pewnie do sandańskiego sklepu pojechali i tyle. Tak, tak, nie spodziewamy się kolejek na granicy, bo to od wczoraj jest otworzona, także no, mało kto chyba się spakował w takim tempie jak my. Ale już szczerze mówiąc, dostawaliśmy klaustrofobii od siedzenia w Bułgarii. Ale tak naprawdę to ja się nie nastawiam. Jak nie wypali Grecja, to w Macedonii jeszcze nie byliśmy. Chyba stąd zaczyna się kolejka tirów. Biedacy. Ciekawe, ile będą czekać. No, w dawnych czasach przedcovidowych to ta granica to była taka czysta formalność. Tylko się pokazywało dowód osobisty, a czasami nawet w ogóle tylko machali ręką i jechać. W żadnej kontroli nie było. To jest takie fajne, takie bezstresowe, bo na przykład no, w Turcji to tak już nie wygląda, granica bułgarsko-turecka. Też chyba to zależy po prostu od stosunków między dwoma państwami. Czy się lubią, czy się nie lubią. A między Grecją a Bułgarią nigdy jakichś większych animozji nie było. Nawet zresztą jak był taki potworny kryzys w Bułgarii, to Grecja wysyłała paczki żywnościowe do Bułgarii, jakąś pomoc humanitarną. Polska też. Nie, to Bułgarzy do Polski, przepraszam, pomyliłem. Tak, tak, Bułgarzy do Polski, ale to w latach takiego głębokiego komunizmu. No, a też Turek był zawsze wspólnym wrogiem i Bułgarów. Tak, jednych, drugich, trzecich i czwartych, czyli Macedończyków i Albańczyków też. Bo tam wszystko było pod okupacją turecką. No i też te wpływy cały czas się zachowały w języku, w kuchni, w kulturze. Także ciekawi jesteśmy dość tych krajów. Podobno kuchnia albańska jest jedną z najlepszych na świecie, bo to połączenie kuchni włoskiej i tureckiej. To, no to chyba nie może być nic lepszego. Także już, też popróbujemy. Już widziałem 9. tira z Polski. Jeśli siedzi tam ktoś, kto nas ogląda, to pozdrawiamy serdecznie. Tutaj mamy po lewej produkty greckie. Zawsze mnie to fascynowało, jak to się dzieje. Dobra, spróbujmy się tu przecisnąć przed tym tirem jeszcze. Dzięki. No to jesteśmy na granicy. Wyłączamy nagrywanie, żeby nas nie bili. No, wyłącz. No i
jak obstawiacie, gdzie jesteśmy po naszych pyskach uśmiechniętych? Uśmiechnięte, przed chwilą trochę się popłakały, bo nam robili pestrzyki. Do nosa patyk poszedł. Na szczęście wszystko okej. Okay. No niestety okazało się, że mamy błędną datę w ogóle wpisaną w dacie drugiej szczepionki, więc teoretycznie nie powinniśmy jeszcze mieć prawa do wjazdu, bo nie minęło te 14 dni zakichane. Chociaż myśleliśmy, że większym problemem będzie to, że dziecko nie ma ani testu, ani szczepionki. Ale na to nie zwrócili uwagi. A chyba ta różnica wieku nie jest na tyle znacząca, że tam parę miesięcy więcej ma. W Grecji system autostrad wygląda podobnie jak w Turcji, choć na troszkę innych zasadach, ponieważ przy każdym punkcie wjazdu się bierze kartonik, a później się płaci, a nie, nawet tu się płaci. Tutaj się od razu. Płaci. 2 euro. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy dokładnie przy samiusieńkiej linii brzegowej. No i jak to się stało? I ludzie chodzą w maskach na zewnątrz. Dobrze wiedzieć. Jeszcze jest niesamowita burza. Za chwilę takie pioruny. Mieszkanie znalezione, wbijamy. Ładnie pachnie. Już na szybkości pokażę mieszkanko. Bardzo przyjemnie. O, urocza, no. Puścić telewizję, żeby... Nie, fajnie, super. Ekspres na kapsułki, kuchnia, wszystko jest, co człowieku jest potrzebne do szczęścia. A czy tu jest jakiś balkon? Chyba tak. Strasznie nam się podoba to miejsce, w którym jesteśmy. Jest przepiękny widok. Nie tylko właśnie morze. Ten widok i to, że jest słoneczko i w ogóle, ale mieszkanko jest dużo lepsze niż oczekiwaliśmy. A to dlatego, że no, było szczęście w nieszczęściu. Tak, nie obyło się bez przygód, bo oczywiście. Okazało się, że obiekt, który pierwotnie zarezerwowaliśmy, chyba nie był jeszcze gotowy na sezon. I pomimo tego, że dostaliśmy potwierdzenie rezerwacji, to jednak się okazało, że oni nas nie przyjmą. O czym dowiedzieliśmy się, bo chwilę po tym, jak zarezerwowaliśmy, ktoś do nas zadzwonił. Tak, a to była obsługa z Bookinga i mówią, no niestety tego się nie da obiektu wynająć, ale za to możemy zaproponować cokolwiek innego, nawet tam dwa razy droższego. No i wysłali nam link do hotelu, do tego obiektu, w którym jesteśmy, zapytali, czy się podoba. Okej, jak to działa właściwie? No właśnie fajnie Booking to rozwiązuje, to już nie pierwszy raz, kiedy coś takiego nam się przydarzyło, że w takiej sytuacji oni zwracają różnicę w cenie. Jeżeli po prostu musiałeś zarezerwować coś innego, oni proponują coś, ale nawet można coś innego wybrać, jeżeli bardziej nam odpowiada. No i po dokonaniu już płatności przesyła się im rachunek i oni zwracają tą różnicę w cenie, więc... Bardzo fajnie, naprawdę. W innych przypadkach, w innych serwisach, jak się rezerwuje, no to to już tak fajnie nie działa, bo jeżeli zwrócą pieniądze, no to jest dobrze, ale sam się musisz martwić o to, gdzie tak naprawdę. Nie znamy wszystkich takich serwisów, ale ten, z którego czasem korzystaliśmy, no to zostawaliśmy na lodzie. Jeszcze musieliśmy płacić opłatę serwisową, co już w ogóle było dość denerwujące. No jak jest późny wieczór, to robi się nerwowo. Nie zostaniesz z dzieckiem na ulicy. Tak, tak. Więc także spoko. Szacun dla nie Bookinga. Nie robimy reklamy Bookingowi, bo nam za to nie płaci, ale naprawdę... A powinien. No. Jest to więc lepszy czekamy serwis. Teraz na panią właścicielkę mieszkania, żeby przyszła, powinna już tutaj... Tak, żebyśmy się wymeldowali. Się pojawić i idziemy zwiedzać Saloniki. Te Saloniki. No nie tamte. O. Pani, która jedzie przed nami, jest właścicielką tych apartamentów, bo teraz przenosimy się do drugiego, który nam zaproponowała, jako że pierwszy jest już zajęty na kolejne noce. Jak się z nią dogadujemy? Po grecku? Nie, zwróćcie uwagę na rejestrację. Bułgarka. Więc tak, nie ma problemu.
próbujemy znaleźć parking w centrum Tesalonik, co łatwe nie jest. Póki co jeden był dość daleko od centrum i człowiek sam wyszedł do nas i powiedział, że nie ma sensu, jak chcecie po centrum chodzić, i nas wygonił. Ale co ciekawe, co chwila wyrastają z ziemi takie starożytne budowle, jakaś cyrkwa. Prawie pod ziemię jest zapadnięta. Tu jest łuk, więc w sumie jesteśmy w ścisłym centrum. Mam nadzieję, że uda nam się zaparkować i tu podejść. Po długich trudach udało się zaparkować i to bezpłatnie. Nic nie było wolnego praktycznie. Totalna męka. Masz rację, żebyśmy sobie znaleźli auto z powrotem, ale zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tutaj pod murami starożytnej Tesaloniki mieszka taki oto dziki zwierz. Bardzo wielki. Tak, pokaż się. Oj, ty słodziaku, ale on jest mały. Mniam, mniam, mniam. Pojedzeni i zadowoleni idziemy w kierunku ścisłego centrum. Czyli nad morze, na promenadę. Tam chcemy zobaczyć, czy jest sklep Lego oficjalny. Teoretycznie jest, ale nie wiem, czy pracuje. Bo w tej chwili w Grecji jest taki jakiś okres przejściowy między pełnym otwarciem się na turystów, a jeszcze tymi ograniczeniami. Grecki minister zdrowia powiedział, że to jest taka próba. To, że w tej chwili uruchamiają jakby ruch turystyczny. Jest tak, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie działało, kiedy już 15 maja wszystko ruszy pełną parą. Także jesteśmy królikami doświadczalnymi. Co dobrego upolowała moja małżonka, droga? Frapence. Patrycio. Gdzie się dobierasz? No niestety. Tutaj jak jest krzesełkiem, to jest trudne, no wielkie rozczarowanie. Trochę nam przypomina Izmir, ta część miasta. Dokładnie tak to wyglądało. To co, wbijamy i idziemy aż do rzeczy, które nas interesują. Pokażcie te smakołyki. Cudowne są. Dziękuję. Dostajesz serduszko. Tak patrzymy, jak łączy się historia z nowoczesnością. Zobaczcie, tutaj mamy mury starożytnej Tesaloniki i zaraz za nimi bloki. I spójrzcie, tam praktycznie do trzeciego piętra to chyba w ogóle słońce nie dociera przez tą ścianę. Ci też mają widok. Gdzieś tutaj zaparkowaliśmy samochód koło tych murów, dlatego wzdłuż nich idziemy. Ale grube. Zobaczcie. Dzielnica trochę taka podejrzana. O, na przykład kto by się spodziewał, że w tym domku ktoś mieszka. A jednak. O, jest nasze auto. Nikt go nie zabrał. Ponieważ? Coś zapchlonego wsiadło tutaj do samochodu i rudego. To nie byłam ja. No patrzcie, jak to się stało. Pojechaliśmy w 3 osoby, wracamy w 4 duszy. Teraz mieszkamy tutaj. Niewiele dalej. Mamy grilla.
Super. Tadam. Takie coś. Chodźmy szybko, tak. Coś tu robimy. A co my tutaj robimy? Kąpiemy kota, żeby go odpulić. Jak widać skutecznie, kot prawie zasnął w tej kąpieli. Chyba mu to nie przeszkadza. Ciepła woda. Jak u mamy. Większość pcheł mamy nadzieję zdechła. A ich było bardzo dużo, jak widać. Następnie poszukamy dla tego kota nowego domu. Czyli pójdziemy na promenadę i będziemy go wciskać ku ludziom. Śliczność. Proszę, mamy tutaj dwie garści nieszczęścia. No proszę. Wykąpany i wysuszony. Śpi. On jest słodki. No popatrzcie już sami, jaki on jest urocie. A mama go nie chce przechodzić przez granicę. To jest śliczny typ. Powiedz, mamo, co robimy? Stoimy jak jacyś zebrający tutaj na ulicy. Tak, i mama tylko... Do you want it for free? Co nie? Akcja niesienia pomocy zwierzętom. Thank you so much.